Siemka, z tej strony Prasout i witam was w nowej serii pod tytułem A Quiet Place, The Road Ahead. Słuchajcie, samą tą nazwę możecie kojarzyć z franczyzy takiej horrorowej, zwanej właśnie o tym samym tytule, czyli właśnie A Quiet Place. Po polsku to się nazywa Ciche Miejsce. Tutaj ta gra, od razu mówię, właśnie nie jest po polsku. Nie ma polskich napisów. Ja jednak będę się starał wam tłumaczyć dialogi oczywiście. Jest to oczywiście też gra przygodowa, która ma kamerę pierwszoosobową. No i jest właśnie oparta na tym filmie Ciche Miejsce, na tej franczyzie. I tutaj w samej grze, a zresztą gra oczywiście wyszła dziś, nie, dobra, dzień później to nagrywam, czyli 17 października 2024 roku. Producentem tutaj gry jest Stormind Games. Możemy dobrze znać Stormind Games z takiej produkcji jak Remothered, Tormented Fathers, którą nagrywałem. I w sumie spoko była, podobała mi się. Druga część ponoć jest gorsza, ale w tą drugą część jeszcze nie grałem. I wypuścili jeszcze Batora, Lost Heaven. Jest to taki hack and slash, który wyszedł jakoś 2 lata temu, ale na ten moment nie interesowałem się tym tytułem i w ogóle nie słyszałem o jego istnieniu. Jak mam być szczery. I tutaj wydawcą jest Saber Interactive, które wypuściło właśnie Madrunnera, trylogię Crysisa zremasterowaną, World War Z. No i najnowsza produkcja, chyba najbardziej wszystkim znana, czyli Warhammer 40 tysięcy Space Marine 2. Ta gra też dosyć się odbiła, jednak to nie są na ten moment moje klimaty. Poza tym ja chciałbym się więcej dowiedzieć o uniwersum Warhammera, jaki ono ma sens i w ogóle. I tutaj, jeśli chodzi o samą fabułę A Quiet Place, The Road Ahead, przenosimy się właśnie do tego postapokaliptycznego uniwersum w cichym miejscu, czyli właśnie jest apokalipsa i nie można się odezwać, bo grasują tutaj potwory, które dosłownie słyszą każdy szmer, każdy szelest i... Każdy, powiedzmy... Nawet jakbyście na patek nadepnęli, no to już po was. Bo tak się nawet zaczyna pierwszy film, że jakieś dziecko właśnie umiera przez to, że nadepnęło na patek. No i od razu dead na miejscu, że tak powiem. No i tutaj właśnie Ziemia została opana przez te krwiorzecze monstra, które przybyły na nią na asteroidzie, bo właśnie też niedawno wyszedł prequel Cichego Miejsca. No i zdołały przeżyć zderzenie z powierzchnią planety. A jako, że właśnie te potwory posługują się wyłącznie słuchem, ludzie są tutaj zmuszeni do życia w całkowitej ciszy, nie wydawania praktycznie żadnego szmeru. No i jeśli chodzi o naszą główną postać, to wdzielamy się tutaj w młodą kobietę, póki co to nie wiem, jak ona się nazywa, która musi walczyć o przetrwanie, jednocześnie zmagając się z konfliktami w swojej rodzinie oraz własnymi lękami. No ale raczej tutaj takie lęki przed śmiercią, to w sumie jak najbardziej rozumiem w takim świecie, nie? Jak mam być szczery. I ogółem gra tutaj też ma jakieś znajdźki w ogóle. Już widzę, że tutaj nawet ktoś wrzucił. Więc fajnie, fajnie. Tutaj oczywiście gra nie ma żadnych DLC, ani nie ma w sumie też planowanych DLC w przyszłości. By the way, zaczynam to nagrywać o 21:37. Nie wiem dobrze, co było o tej porze. I co więcej mam tutaj powiedzieć? W sumie to nic. Nic więcej, no. Tutaj fabuła jest tajemnicza. Uniwersum jest niektórym osobom, wydaje mi się, że znane.
Więc zaczynajmy. Tylko chwilka. Sprawdźmy sobie opcję gameplay. I słuchajcie, tutaj też jest bardzo fajna funkcja, bo jeśli... Boże, bardzo przepraszam. Bo jeśli macie mikrofon, to możecie sobie go odpalić podczas gry. No i powiedzmy, musicie być totalnie, totalnie cicho, żeby nikt was nie usłyszał, po prostu. Ale ja, jako że no, muszę komentować wszystko, co się dzieje w tej grze, to niestety nie odpalę tego, ale możliwe, że kiedyś, jak będę grać w sumie, po prostu grać na PlayStation 5, to być może się uda, że zagram z tą opcją. Ale ogólnie jeśli chodzi o dialogi, to wydaje mi się, że chyba w pierwszej części filmu to były tylko 3 dialogi na cały film. Więc no troszeczkę śmieszne, nie powiem. Dobra, ray tracing odpalony. V-sync wyłączony również. Dobra, zacznijmy historię w A Quiet Place, The Road Ahead. New game. Wiecie co, ja ogólnie zauważyłem, że nagrania wychodzą strasznie ciemne. I ja tutaj w rzeczywistości nie będę miał jakiejś większej różnicy, ale może wy chociaż będziecie mieli jakiejś normalnej jasności. Okej, okay, mamy 3 poziomy trudności. Zasoby są dostępne w odpowiedniej ilości. Twoje dźwięki są łatwo słyszalne do stworzenia. Są pewne granice. Możliwość skupienia jest wyłączona. Jaka możliwość? Aha, dobra, czyli ten fokus oznacza, że mogę zobaczyć sobie, gdzie są potwory. Ale nie. Nie chcę tego. Jest jakiś w ogóle Survivor mod. Nie wiem, o co chodzi. Ale dobra. Alex. Tutaj. Widzisz? That's a leucistic white-tailed deer. Louis, what now? Leucistic means they have patches of white fur. No, określenie leuk. Myślałem, że to się nazywa starzenie się. Są niesamowicie rzadkie. Chętnie zjadłabym trochę kruistego mięsa jelenia. Słyszałaś to? Słyszałam, co? Poczekaj. Sprawdzę to. Martin, poczekaj. Gdzie on polazł? Grafika bardzo przyjemna. Aha, pod R3. Kucanie. Co to do PS3 się cofamy? Okej. Uważaj, gdzie chodzisz. Inne powierzchnie, takie jak woda, suche liście, szkło, metal albo jakieś odłamki, mogą stworzyć bardzo głośny dźwięk i zaalarmować stworzenia, które są w pobliżu.
Okej. Okej. Wiem, wiem, spokojnie. Czekajcie. Bo nie wiem, czy mam przechodzić dalej, po prostu. Czekajcie, już przewijam. Byłem mega wczuty w to wszystko, co tutaj się dzieje. No ale dobra. Tak, to na pewno Martin sobie siedzi w tych krzakach. Może specjalnie, żebyś zawału dostała, wydarła się czy coś i zdechła, co? Poczekajcie chwilkę. Come on, come on, that was funny. If you're five. Oh, just a minute. I got you pretty good. No, no, you didn't. Wydaje mi się, że to jest jeszcze początek tej apokalipsy. Where you were. I didn't know if you were hurt or. Alex. And I can't lose another. A i co ważne, nasza główna postać będzie miała astmę. Shit. Hey, what do you need? Huh? Alex, come on. Please. Tell me how to help, okay? Martin? Mom? What is it? I don't know. She just... Alex, it's me. It's Laura. Can you look at me, dear? Okay, that's it. Just look at me. And breathe. Breathe. There you go. Everything's
Wszystko będzie dobrze, Alex. Dzień 105. Szybkie przejście. Alex, made it. This place is huge. Should we split? To miejsce jest wielkie. Rozdzielamy się. Potrzebujemy jedzenia, Alex. Bez nas szpital nie da sobie rady. Wiem. No tak, jak jest deszcz, to deszcz jest najlepszym zagłuszaczem w tym świecie. Co jest do cholery jasnej? Widzicie to? Czy tylko ja to widzę? Czekajcie, to jest po prostu jakiś żart. Teraz jest normalnie. No dobra. Tutaj ogólnie będziemy mieli 20 znajdziek. Nie wiem, czy zdążymy wszystko zrobić. Ale tu mamy właśnie pierwszą. A, to zadziałało. Wiem, że mówiłeś mi, żebym tego nie próbował lub nie próbowała, ale cholera tam, to zadziałało. Podróżowałem do tego wodospadu jakieś pół mili stąd i przyrknąłem palcem. Nic, żadnych stworzeń. Potem przemówiłem na cały głos, bo po raz pierwszy od czasu inwazji, a wciąż nic, nikt nie przyszedł. W końcu, nie zabijajcie mnie, krzyknąłem. I wciąż ani jednego stworzenia. No cóż, to nie jest trwałe rozwiązanie, ale przynajmniej wiemy, że głośniejsze dźwięki sprawią, że stworzenia nas nie usłyszą. Mówiłem ci to, mówiłem ci. Dobra, dobra, pitu, pitu, pierdu, pierdu. Lecimy dalej. Dobra, tu mamy kolejną znajdźkę. Zostań na noc, śpi na chmurze. Przez całą historię żeglarze traktowali czerwone niebo jako omen tego, co przyniesie dzień. Jak mawiali, czerwone niebo nocą to rozkosz żeglarza. Czerwone niebo rano, żeglarze biorą to za przestrogę. Cóż, w Red Cloud Ranch spędzisz każdą noc śpiąc na chmurze, więc możesz zacząć dzień z werwą i uśmiechem na twarzy. Jesteśmy rodzinną firmą działającą od ponad 80 lat. My tutaj w Red Cloud Ranch jesteśmy dumni z tego, że przywracamy wam, naszym gościom, kontakt z naturą. Niezależnie od tego, czy wybieracie się na wędrówkę po jednym z naszych malowniczych szlaków, czy też kąsacie przepyszny steak w naszej nagradzanej Red Cloud Steakhouse. Wróćcie do podstaw i na nowo odkryjecie, co sprawia, że życie jest warte przeżycia. No więc, chodź, znajdź trochę czasu dla siebie, zarezerwuj swój... pobyt jeszcze dziś. Pozdrowieniami Red Cloud coś tam.
No, wiecie o co chodzi. Dobra, słuchajcie. Tutaj będziemy mieli kolejny rodzaj znajdźki. I będzie to zabawka. Tak, dobrze słyszeliście. Zabawka. O kurde, gdzie ona będzie? O, tutaj jest. Dobra. One się świecą. Collect a toy. Znajdźki. Jeśli znajdziesz jakąś lśniącą, jakiś lśniący przedmiot. Aha, okej, okay, czyli dostanę jakieś kredyty. No i rzadkość jest wyrażona przez kolor. Under the extra voice. Dobra, whatever. Lecimy dalej. Po kolejną zabawkę. A, dobra, poczekajcie. Bo ja muszę trzymać, żeby sprintować. Nienawidzę tego po prostu. Aha, nie mogę za tego ustawić. Czy accessibility? Nie, dobra, to już przeżyję jakoś. O, pozdychały konie. Raz parsknęły i już. Wystarczyło, żeby je zabić. Szkło jest pod nami. O! Dobra, mamy kolejną znajdźkę. Czy ja mogę sobie je sprawdzić? Nie, zabawek nie mogę. Ale resztę tak. Śmieszne trochę, ale dobra. Poczekajcie chwilę. Zobaczcie, że ja tak co chwila przerywam. O, dobra, już nie będę przerywać. Musiałem wypić taki ohydny napój. Dziennik. Aha, mogę sobie sprawdzić przemyślenia Alex aktualne. No dobra. No uwaga, bo jak tu niedaleko grzmotnęło, to mogą się tu zebrać. To właśnie jest najgorsze. Hej Sara. Dziękuję ci jeszcze raz. Za... Dzięki jeszcze raz za podanie mi swojego numeru, ale pan Rice, mój dziwny nauczyciel, zabierał telefony i wszystkich moich kolegów z klasy, żebyśmy mogli skupić się na naturze, czy coś takiego. Pomyślałem, tak czy inaczej nie powinno tu być żadnego że nie powinno tu być żadnego zasięgu, więc co do cholery. I pomyślałem, o Boże, a co jeśli Sara pomyśli, że nie chce do niej pisać? Więc pomyślałem, a co jeśli po prostu napiszę do niej list albo coś? A potem pomyślałem o Julie D. A. Bigney? What? Co za nazwisko? I o tym, jak w
XVII, tak? XVII wieku wysyłała listy do wszystkich swoich kochanków, gdy była gwiazdą opery i walczyła na miecze i takie tam. I to po prostu wydawało się, nie wiem, super romantyczne? Nie. Ale oczekuję, że będzie romantycznie. Albo nie romantycznie, albo cokolwiek. Okej, okay, anyway. Czekam na twoją odpowiedź, albo nie. Jeśli to było dużo, nie chcesz odpowiadać, to jest to jak całkowicie spoko, nie ma problemu, co? Bez sensu. Te notatki czasami nie mają ładu i składu. Dobra. I tutaj, zaraz obok, będziemy mieli mixtape'a. Konie to po prostu duże psy. Mega mix. Okej. Okay. Mamy mixtape'a. Erneście, ten cholerny dzieciak znowu śliznął się do mojego biura. Przysięgam na Boga, że musi dostać się do biura przez... że musi przechodzić do biura przez górny otwór wentylacyjny. I zanim zapytasz, tak, jestem pewien, że zamknąłem drzwi. Teraz pójdziesz to sprawdzić? Glenn. Okej. Dobra, teraz sobie pójdziemy gdzieś indziej. Aha, tu mamy wskazówki jeszcze. Aha, dobra, czyli muszę sobie krzyżak w dół kliknąć, żeby wyświetliła mi się wskazówka. Moja droga Małpin. Tak. Jak wam to powiedzieć? Tak, to naprawdę ja, Sara. Ale wszystko ze mną w porządku. I co do cholery, czy ci nauczyciele mają w ogóle prawo to robić? Dziękuję za piękny list. Dał mi coś do pielęgnowania, gdy mama kazała mi iść na pierwszą wędrówkę. I na litość boską, kocham i Aubigny. Moi rodzice kupili mi biografię o niej na Boże Narodzenie. Niezbyt subtelne, tak, wiemy. I jest romantyczna. Czy to znaczy, że zabijesz szlachcica, żeby zyskać moje wieczne oddanie czy coś? Bo byłabym dobra w kwiatach. Do zobaczenia, Sara. PS. Dzisiaj twoja klasa była na jeździe konnej, prawda? Daj znać, jak poszło. Okej. Okay. Dam znać, kochana, jak poszło. Pewnie. Dobra, whatever. Nobody really cares. Dobra, muszę iść tędy. Wszystko pozamykane jest i tak. Dobra, muszą oznaczyć żółtą farbą, bo by się zesrali, nie? Samo jebitne kółko, żeby kliknąć fuck X-a, nie wystarczy. Dobra. Ale powiem wam, że gra na premierę kosztuje 120 zł. To jest naprawdę tanio. Jak na taką grę,
Dobrze ona wygląda, naprawdę. Myślałem, że będzie bardziej taka rysunkowa. Ale nie. Naprawdę, no nie wygląda tak źle. No patrzcie na ten wzór drewna. Szczegółowo. Jest ray tracing. Nie ma co narzekać. O, mamy śrubokręt. Dobra, możemy otwierać jakieś kratki wentylacyjne tym. Dobra, tędy nie przejdę. O. A, dobra, teraz to ma większy sens, no. Jeszcze drugi. No i dobra. O kurde, gdzie ja mam iść? Dobra, pójdę w lewo. No i tutaj mamy brązową zabawkę. Kurde, mam żółte płuca. Żółtaczkę mam chyba jakąś czy coś, nie wiem. Nie znam się na chorobach. Olivetti. O, jakieś części są tutaj. Dosyć tego bólu w żołądku, czy coś, ten deseń. Maggie, dostałem od ciebie... Nie, przepraszam. Udało mi się uruchomić to stare radio. Przez cały dzień zmieniałem częstotliwość w kółko, szukając kogoś, kogokolwiek, kto mógłby nam pomóc. Widziałem twoje odbicie w ścianie, patrujące się we mnie. Bałeś się mnie... Czekajcie, co? Bałeś się mnie, bo zabiłem tylko człowieka? Oskarżałeś mnie na narażenie Joshiego na niebezpieczeństwo? Byłeś zły, ale... Że... Zdenerwowałeś się, że nie miałem sposobu, żeby jakoś to naprawić? Patrzyłem w twoje oczy przez nie wiem jak długo, próbując to zrozumieć. Wtedy to usłyszałem, przez radio. Gwardia Narodowa. Zajęli kilka kempingów niedaleko stąd. Przyjmą nas i zapewnią bezpieczeństwo Joshiemu. Mają zapasy medyczne i kilku wyszkolonych żołnierzy. Żaden z rabusiów nie wystraszy już naszego syna. Nie zawiodę cię, Maggie. Nie tym razem. Okej. O, mamy kluczyk.
mimo wszystko lepiej być jak najcichszym. Dobra, będę musiał się tam udać na górę. O kurde, co to się odwaliło? I tutaj w szufladzie mamy mixtape'a, już ostatniego. Black Metal i Słodkie Kiciusie dla Sary, stworzone przeze mnie. To Lidia, pamiętasz? Dobra, tutaj mamy jeszcze jakąś znajdźkę. Hej Sara, cieszę się, że spodobał ci się mój list. A ta książka brzmi niesamowicie. Na Boże Narodzenie moi rodzice kupili mi kubek z moim kotem, twarzą pana Twinklesa. Uważali to za zabawne. Mnie i panu Twinklesowi nie było do śmiechu. O, wiem, że pewnie żartowałaś, ale zerwałem dla ciebie ten kwiat. Mam nadzieję, że nie zostanie za bardzo zgnieciony, kiedy wsadzę go pod twoje drzwi. Recepcjonistka powiedziała, że to kwiat kardynalski. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że ci się spodoba. Podpisano twój małpin, lol żart. O, nie było źle. Myślę, że koń wiedział, że jestem przerażony, bo zrzucił mnie po 5 sekundach. Wtedy poszedłem później poszedłem, aby podnieść dla ciebie ten kwiatek. Czekajcie. Mogę jutro zerwać jeszcze kilka kwiatów, jeśli będziesz chciała dołączyć. Może po lunchu? Tak. Może po seksie od razu. Dobra. Lecimy dalej. Ale boję się, że... trochę przesadzę z długością odcinka. Ale... co mi tam? Lidia. Wszystko ok? Moja mama zwariowała. Mówiła, że coś spadło z nieba? Bądź ostrożna, Sara. Kurde. Ile leków. Wiesz, wszystkie. A, to puste chyba. O, inhalator, świetnie. Coś na ciążę, o kurde. Mogło zaciążyć z tym kolegą. Shit. O cholera. No i jest w ciąży. Wiemy, jak wygląda nasza Alex. Dobra. Słuchajcie, będziemy kończyć. Najwyżej sobie zaczniemy jeszcze drugi rozdział w następnym odcinku. To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku, który będzie prawdopodobnie chyba jutro o 15. No, tak stawiam. A następne to się jeszcze zobaczy, bo jeszcze wychodzi Alan Wake 2, Lake House DLC we wtorek. Więc
Różnie to będzie. Mam zawalony październik grami. Nieskończonymi, jak i nowymi. Tak więc na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z A Quiet Place, A Road Ahead.